wspomniane. Bardzo się cieszymy, że tegoroczny bieg w Tropiewiczym okazał się takim strzałem w dziesiątkę. Już praktycznie po dwóch dniach mieliśmy listę zamkniętą uczestników, czyli 120 biegaczek i biegaczy będzie właśnie dzisiaj w Głogowskim biegu Tropem Wilczym. To taki hołd oddany żołnierzom podziemia niepodległościowego. Zawsze staramy się, aby każdego roku te uroczystości urozmaicić, żeby dochodzić do coraz większej ilości ludzi, aby opowiadać im i wspominać tych wielkich bohaterów. Ten 1 marca taki właśnie wyjątkowy dzień, więc tutaj dzisiaj wspólnie z mieszkańcami Głogowa chcemy przebiec tą symboliczną odległość 1963 metry z rocznicę, tutaj data rocznicy śmierci ostatniego z żołnierzy wyklętych Józefa Franczaka przez Pseudonimalus. Mobilizacja dla wszystkich, którzy dzisiaj pobiegną, żeby biec w najbliższych latach, więc medal się składa z trzech części, więc dzisiaj będzie jakby taka pierwsza część. Już oczywiście zapraszamy na przyszłoroczny bieg Tropem Wilczym, więc każdego roku będzie można zbierać swój medal, aby spiąć jakby w całą jedność piękny, duży medal. Przesłanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dla organizatorów i uczestników biegów pamięci żołnierzy wyklętych Tropem Wilczym w 2020 roku. Odchodząc już po raz 10 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jako święto państwowe, ustanowione z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w szczególnym czasie Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i w 100-lecie zwycięstwa nad bolszewikami w wojnie 1920 roku, z najwyższym uznaniem i wdzięcznością dla wszystkich, dzięki którym niezłomni uczestnicy drugiej konspiracji towarzyszą nam, współczesnym Polakom, w naszej codzienności jako symbole żywej tradycji i ważnego dla nas dziedzictwa, a także bohaterowie kultury popularnej patronujący imprezom masowym, takim jak Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym. Uznając za wielką zasługę dla naszej narodowej pamięci i umacniania patriotyzmu Polaków, to, że dzięki Państwa pracy dobro, wielkość, odwaga, wierność, szlachetność okazały się wartościami nie tylko wzniosłymi, ale też atrakcyjnymi i modnymi. Życzę, aby te pozytywne zjawiska trwały i rozwijały się przez następne lata, a świętowanie uroczystości ku czci bohaterów podziemia antykomunistycznego przyczyniało się do budowy ducha i siły Polski wolnej, niepodległej i suwerennej. Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć poległym za niepodległym. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom!